So dziękuję like za Chciałabym zacząć od szachów. Czy gra w szachy, opanowanie tej gry w taki sposób, w jaki Pan to zrobił, pomaga Panu lepiej zrozumieć światową politykę? A może polityka nie ma nic wspólnego z szachami, bo nawet jeśli istnieje prawo międzynarodowe, nawet jeśli istnieją pewne zasady, są one często łamane. Jeśli są tak zwane czerwone linie, bardzo często są one przekraczane. So I couldn't agree more that uh, while there are laws, international laws, laws of the lands, dealing with dictators, we should recognize that. Uh, Nie mógłbym się z tym bardziej zgodzić. Mimo, że mamy prawo międzynarodowe, prawo poszczególnych krajów, to musimy sobie zdawać sprawę, że dyktatorzy zawsze to prawo naruszają, gdy widzą, że to służy ich interesom. Dlatego porównywanie gry w szachy do polityki jest zawsze względne. Dyktatorzy nie grają w szachy. Szachy to gra, w której wykorzystuje się 100% dostępnych informacji. Nie znasz planów przeciwnika, ale przynajmniej wiesz, co on lub ona może zrobić, korzystając z tego, czym dysponuje. Dyktatorzy to raczej pokerzyści, a nie szachiści. Oni potrafią blefować. Mogą oszukać cię, podnosząc stawkę, nawet jeśli mają bardzo słabe karty. Jednocześnie szachy nauczyły mnie bycia obiektywnym, a obiektywizm oznacza, że widzisz rzeczywistość, w jakiej żyjesz, nawet jeśli smutną. Widzisz, że choć istnieją zasady, one cię nie chronią, co oznacza, że musisz mieć obrany jasny cel. Tego właśnie dzisiaj brakuje. Nie ma żadnych wątpliwości, że Putin oznacza wojnę i nie dlatego, że ja, Gary Kasparow, tak twierdzę, ja po prostu tłumaczę. Tłumaczę to, co Putin mówi od wielu lat i co teraz jest absolutnie oczywiste. W opinii Putina, która jest powtarzana przez niego i przez rosyjską propagandę, Ukraina jako państwo nie istnieje, naród ukraiński nie istnieje, a on jest w stanie wojny nie tylko z Ukrainą, ale z Wolnym Światem, z NATO i Unią Europejską. Więc jest to zagrożenie egzystencjalne, zagrożenie dla tego, w co wierzymy, zagrożenie dla naszych wartości, dla liberalnego porządku świata, który zapewnił pokój i dobrobyt na dziesięciolecia. Jestem tutaj, by powiedzieć Wam, że musimy działać. Z rakiem się nie negocjuje, raka się wycina. I tu właśnie wkraczają szachy. Jestem gotowy, aby stawić czoła rzeczywistości, nieważne jak ponura jest ta rzeczywistość. In 2015 you wrote a book. W 2015 roku napisał Pan książkę zatytułowaną Winter is Coming. Nadchodzi zima, która była wyraźnym ostrzeżeniem dla światowych przywódców przed tym, co może się wydarzyć, jeśli Putin nie zostanie powstrzymany. Zastanawiam się, w jakim momencie, korzystając z tej metafory, znajdujemy się dzisiaj, 9 lat po ukazaniu się Pana książki, 10 lat po aneksji Krymu i ponad 2 lata po inwazji na Ukrainę na w skalę. Czy jesteśmy w samym środku tej zimy? Czy może przed nami coś jeszcze gorszego, jeszcze mroczniejszego? I still coming. I could help thinking that, you know, somehow Dr. Freud, would know, celebrate nie mogę przestać myśleć, że doktor Freud byłby bardzo zadowolony z Twojego pytania, bo użyłaś na początku stwierdzenia wyraźne ostrzeżenie, Stark Warning, a przecież Winter is coming, to dewiza rodu Starków. Tak. Jesteśmy teraz zdecydowanie w samym środku zimy. Mogę powiedzieć, że wydawnictwo, które wydało tę książkę w 2015 roku, zaproponowało wiosną 2022 roku, bym napisał kontynuację, zatytułowaną Winter is Here. Zima już przyszła. Przez jakiś czas myślałem o tym pomyśle, ale potem uznałem, że to może nie jest słaby pomysł, ale chcę zrobić coś solidniejszego. Dlatego teraz pracuję nad kolejną książką, dużo poważniejszą, opisującą. Świat po wojnie na Ukrainie, która mówi o korzeniach wojny, o samozadowoleniu wolnego świata, o braku czujności. To jest kolejna próba przedstawienia mojej wizji przyszłości, w jaki sposób powinniśmy postępować dalej, by zakończyć czasy, w których nasza słabość prowokuje agresję. Tak, jesteśmy teraz zdecydowanie w samym środku zimy. Prawdopodobnie sięgnęliśmy dna. Mam nadzieję, że już sięgnęliśmy dna. To dla nas też moment, abyście wreszcie zrozumieli, dlaczego dziś, w przeciwieństwie do lat 30., gdy wolny świat ma przytłaczającą przewagę militarną, ekonomiczną, polityczną i kulturową, jesteśmy w odwrocie. Dlaczego przez ostatnie 70 lat demokracja kurczy się na całym świecie? Dlaczego dyktatorzy, którzy nie są tak silni jak my, posuwają się do przodu? Dlaczego Putin jest tak ośmielony? Bądź Bądźmy obiektywni. Konwencjonalna wojna Putina nie przeciwko NATO, ale przeciw północno-wschodniej flance NATO, krajom takim jak Polska, kraje bałtyckie, Finlandia czy Szwecja, bardzo szybko zakończyłaby się porażką Putina. Oczywiście, Rosja ma broń nuklearną. Ale Francja też ma broń nuklearną. Stany Zjednoczone mają broń nuklearną. Co się więc dzieje z wolnym światem, który nie jest w stanie położyć kresu temu koszmarowi? Nasza słabość stworzyła tego potwora. Nasza słabość stworzyła mułów w Iranie, terrorystów i dyktatorów na całym świecie, którzy teraz są w ofensywie. Musimy po prostu wierzyć w tę rzeczywistość. A prawda jest taka, że nie jesteśmy jeden krok za Putinem. We are two wars behind Putin. Jesteśmy dwie wojny za Putinem. Mówię dwie wojny, bo podczas gdy wolny świat przerażony jest, że może wybuchnąć trzecia wojna światowa, i dlatego boi się wszelkiej eskalacji. Putin ze swojej perspektywy już walczy w czwartej wojnie światowej. I znowu, to nie Gary Kasparow, tak twierdzi. Putin o tym mówi. Jego propaganda głosi, że Trzecia wojna światowa była zimną wojną, w której imperium rosyjskie, czyli Związek Radziecki, przegrało. I teraz toczy kolejną wojnę. To rodzaj wojny hybrydowej. On wie, że jest słaby militarnie, ale ma mentalną moc, dzięki której może posuwać się naprzód. To czwarta wojna światowa, której celem jest zemsta. To nie wojna, która ma zniszczyć Ukrainę. To jest wojna, która ma zmienić świat na taki, w którym rację ma zawsze silniejszy świat, w którym mniejsze narody, jak Polska czy nawet Niemcy, nie mają tego samego głosu co Rosja, Ameryka czy Chiny. To świat, w którym Putin czuje się komfortowo. I oczywiście ma wielu sojuszników na całym świecie, ponieważ ośmiela ich nasza słabość. Nie chodzi o to, kto ma najwięcej broni, chodzi o wolę polityczną. A jak dotąd tej woli po stronie Zachodu nie ma. Polska jest jednym z nielicznych wyjątków, gdzie dwa obozy polityczne, pomimo bardzo ostrych różnic w kwestiach wewnętrznych, zjednoczyły się przeciwko rosyjskiemu zagrożeniu. Jednak w większości krajów są poważni gracze polityczni i ruchy polityczne, które wciąż szukają wspólnej płaszczyzny z dyktatorami, zastanawiają się jak wynegocjować lepszy układ. A jeśli poniesiemy porażkę w negocjacjach, musimy negocjować ponownie. You speak about weakness and complacency of the West. Mówi Pan o słabości i samozadowoleniu Zachodu. Co w takim razie pana zdaniem świat zachodni powinien zrobić, aby powstrzymać Putina? Czy chodzi tylko o uzbrojenie Ukrainy, a może trzeba podjąć także inne kroki? Może wysłać żołnierzy NATO na Ukrainę, co sugeruje Francja Stop Putin. Słowa są tanie. Słowa nie robią żadnego wrażenia na dyktatorach. Nie sądzę zresztą, by konieczne było wysyłanie wojsk. Prawda jest taka, że Ukraińcy stracili niedawno swoje terytoria, bo nie mieli wystarczająco dużo uzbrojenia. Jak to się stało, że w trzecim roku wojny Korea Północna dostarczyła Rosji więcej pocisków artyleryjskich niż Niemcy dostarczyły Ukrainie? Czy oni są poważni? Jak to się dzieje, że połączona siła NATO, która przewyższa Rosję, Iran, Koreę Północną, całą tę koalicję zła w PKB w proporcji 25 do 1, nie są w stanie zapewnić Ukraińcom broni do skutecznej walki. Ukraina nadal, po dwóch i pół roku wojny, nie ma samolotów bojowych. Przyjdą dopiero może, latem, jeśli chodzi o rakiety lub czołgi, Ameryka ma 12 tysięcy czołgów w rezerwie, które nie są używane. A tymczasem dotychczas Amerykanie przekazali Ukrainie 31 czołgów. 31, ale tu nie chodzi o samą broń. Ostatnio napisaliśmy artykuł dla CNN wspólnie z generałem Benem Hodgesem. Ja pisałem o polityce. On zajmował się bronią. Więc mniej więcej jestem świadomy tego, jaką bronią dysponuje zachód, ale ja zacząłbym od strategii. Jeśli chcesz wygrać wojnę, musisz mieć jasno określony cel strategiczny. A jeśli uznasz fakt, że problemem jest Putin, musisz to bardzo wyraźnie określić. To nie jest wojna, która ma pomóc Ukrainie w zdobyciu lepszej pozycji do negocjowania porozumień z Putinem. Celem powinna być zmiana reżimu w Rosji, ponieważ dopóki Putin tam wciąż rządzi, wojna się nie skończy. Dla Putina Wojna jest jedynym uzasadnieniem utrzymania się u władzy po 25 latach, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Podróżuje pan po całym świecie, rozmawia pan z ekspertami, z politykami, z przywódcami na Zachodzie, mieszka pan w Nowym Jorku. Czy dostrzega pan tam świadomość tego, że nadeszła zima i trzeba działać? Nie podróżuję już po świecie tak jak kiedyś. Moja mapa podróży została drastycznie ograniczona do kilku krajów, w których czuję, że mogę być bezpieczny i gdzie nie grożą mi nieprzyjazne działania. Polska jest oczywiście jednym z takich krajów, stąd jadę do Rumunii, ale też państwa bałtyckie, północna Europa. Moja lista jest coraz krótsza. Myślę, że to prawdopodobnie jeden z najgorszych momentów, w których wiesz, że nawet politycy... Którzy rozumieją, że muszą działać. Nie robią tego, ponieważ działanie oznacza wzięcie odpowiedzialności za przyszłość. Oni nie są mężami stanu, oni są menadżerami. Niech pani spojrzy na Olafa Scholza, na Joe Bidena. Nie ma Konrada Adenauera czy Franklina Delano Roosevelta. Podejmowanie ważnych decyzji polega na tym, że wiesz, że bierzesz na siebie odpowiedzialność, jesteś przywódcą narodu, przywódcą wolnego świata. Takich przywódców już nie ma. Moment, w którym w Waszyngtonie sugerujesz coś, co choć trochę przypomina zmianę reżimu, poruszasz temat tabu. Stajesz się pariasem. Mówią: "Nie, nie, nie, żadnej zmiany reżimu". A Putinowi dokładnie o to chodzi. Udało mu się propagandą przekonać naród rosyjski, że to wojna między Rosją a Zachodem. A ja mówię, to wojna pomiędzy reżimem Putina. Reżimem Putina a wolnym światem. A to oznacza, że atakujemy reżim. To reżim jest celem. Tak jak Roosevelt i Churchill na słynnej konferencji w Casablance w 1943 roku mówili o bezwarunkowej kapitulacji. Bezwarunkowa kapitulacja nie oznacza zniszczenia Rosji, oznacza zmianę reżimu. Oznacza stworzenie warunków, w których wewnątrz reżimu jest potężny nacisk na to, aby pozbyć się szaleńców, i rozpocząć negocjacje nie na warunkach Putina, ale na naszych warunkach. Jak dotąd tego nie mamy. I wątpię, aby wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wiele zmieniły. Jeszcze rok temu, sześć miesięcy temu, może nawet trzy miesiące temu, bardzo obawiałbym się, że Trump wygra wybory. Dziś nie jestem już pewien, czy to cokolwiek zmieni. Ponieważ to, co Trump mówi na temat Ukrainy, i nie podoba mi się to. To tak naprawdę polityka, jaką prowadzi dzisiejsza administracja za zamkniętymi drzwiami. Dlatego wielokrotnie powtarzam, z rakiem nie negocjujesz, wycinasz go. Musimy stawić czoła tej rzeczywistości. To wojna, w której w przeciwieństwie do szachów nie ma remisu. Albo wygra Putin, albo my. A jak Putin wygrywa, wygrywa też Hezbollah, Hamas, irańscy Ayatollahowie, Xi Jinping czy Nicolás Maduro. To globalna walka pomiędzy demokracją, wolnością i tyranią. Dla mnie to jest ta linia, która biegnie przez Ukrainę do Izraela, Gujany czy Tajwanu. To jest wojna globalna. Nie dlatego, że ja jej chcę, ale ponieważ ona została nam wypowiedziana. Im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej wygramy. Wracając do szachów, bo przyjechał Pan do Warszawy na turniej szachowy Superbet Rapid and Blitz. Czy według Pana szachy, w które grają tylko ludzie, mają przyszłość? Czy może komputery, sztuczna inteligencja prędzej czy później staną się nieodłącznym elementem gry w szachy? To już jest nieodłączny element przygotowania do gry, śledzenia gry. A jeśli chodzi o ludzką rywalizację, nie widzę żadnego problemu w tym, że ludzie są gorsi od komputerów w szachach. Wciąż dużo radości sprawia nam lekkoatletyka, mimo że jesteśmy słabsi od maszyn w bieganiu czy skakaniu. Tutaj chodzi o ludzką rywalizację. I myślę, że to właśnie komputery zwiększają popularność tej gry, ponieważ teraz miliony ludzi, którzy śledzą turnieje na ekranie, Mogą łatwo zorientować się, co dzieje się na szachownicy bez czekania na komentarz. Wystarczy, że popatrzą na ekran. I dzięki temu wiedzą, czy Magnus Carlsen popełnił błąd, nie czekając, aż komentator powie Mistrz świata właśnie chyba się pomylił. Maszyna powie ci to w łamku sekundy. Więc myślę, że ogólnie rzecz biorąc, to jest dar dla gry w szachy. Tak, zmieniło to naturę gry. Ale nie usunęło najważniejszej rzeczy, czyli intrygi i napięcia. Kto wygra? Ostatecznie przecież chodzi o to, kto wygra. Chodzi o emocje. One wciąż są takie same. Nowe technologie pomagają ci to zatrzymać. Moment, w którym Magnus popełnił błąd, duży błąd, to jest też powód, dla którego ludzie oglądają turnieje szachowe. A to, że popełnił błąd, Fantastycznie. Przecież jesteśmy tylko ludźmi. Kasparow, Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.